Nie przypominam sobie, żebym do Simsów kiedykolwiek zbudował taki prawdziwy cmentarz, więc budujmy cmentarz w Simsach. Taki prawdziwy, z krwi i kości cmentarz. Oczywiście to wszystko dlatego, że w mojej rozgrywce zmarli mi Simowie i jakby oni teraz są na działce, a nie chcę ich mieć na swojej działce, więc stwierdziłem, że zbudujemy cmentarz. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek budował ten taki cmentarz, nie taki zwyczajny, bo takie halloweenowe... Kojarzę, że były jakiś halloweenowy build z cmentarzem. Nie przypominam sobie nic takiego, więc no... Tak, budujemy cmentarz. No i słuchajcie, cmentarz postanowiłem pobudować w... Jezus, zapomniałem tej nazwy. To w tym mieście ze zwierzaków, na tej jednej parceli, na której stoi pusty domek. I jakby to zbudowałem wszystko na podstawie jednego zdjęcia, które gdzieś tam kiedyś widziałem. Szukałem parceli 30×30, bo zdjęcie było zrobione, to był taki trochę jakby pixel art i był zrobiony na planszy 30×30 kratek, więc stwierdziłem, że okej, zrobimy dosłownie to samo i 1:1 w Simsach. Znaczy, nie zrobiłem 1:1, bo właściwie jedyne co jest podobne to schody, ilość schodów i tyle. Naprawdę. Zamysł był zupełnie inny. Chciałem zrobić bardziej podobny, ale no nie pykło. I w sumie dobrze, że nie pykło, bo jest trochę bardziej moje niż miałoby być tak normalnie. Więc I'm happy with the outcome, naprawdę. Oczywiście jest mała kapliczka na takiej górce, w sumie górce, Jezus, na skale, to później dodałem skałę. Znaczy tego w ogóle nie nagrałem, więc to mogę wam powiedzieć znacznie wcześniej. Dodałem skałę tutaj wokół tej górki. To... No nie taki był zamysł, ale jak już zbudowałem troszkę za wysoko, to stwierdziłem, dobra, idźmy w to. I po prostu, skoro było tak wysoko, to stwierdziłem, no to zrobimy skałę wokół, żeby było tak sensowniej. No i też tutaj oczywiście wygładziłem trochę terenu, żeby też były takie, wiecie, gładkie zejścia po prostu po bokach. A nie takie, wiecie, nagle nie wiadomo co. To mija się z celem. Ale tak, oczywiście ścieżki porobiłem. Na początku to miał być placeholder, ale w sumie stwierdziłem, to mi pasuje do cmentarza. Nie wiem dlaczego mi ten kolor ścieżki pasuje do cmentarza, ale mi pasuje. Więc no. Oczywiście te ścieżki są takie pozakańczane tak delikatnie na końcach. Taki był zamysł docelowo właśnie. I ogólnie jak widzicie, bardzo dużo rzeczy robiłem tulem. Słuchajcie, ogrom rzeczy robiłem tulem. Aż sam jestem w szoku, że tyle mi się rzeczy chciało robić tulem. Naprawdę. Te roślinki dodaję tulem, później te skałki będę dodawał tulem. Wow. Szok. Ale co do w ogóle bycia jakby cmentarzem i nagrobków, miałem straszny problem ze znalezieniem nagrobków w grze. Jakby nie wiem czemu tak, ale nie wszystkie nagrobki byłem w stanie znaleźć. Na przykład nie znalazłem nagrobka Konsbity, nie znalazłem nagrobka Syreny. A z tego co pamiętam, mają obydwoje, i Syrena i Kosmita mają własne nagrobki. A nie mogłem ich znaleźć nigdzie. Więc naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Czy to przez zorganizowany debug, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. I tak swoją drogą, to jest nagrywane jeszcze w momencie, kiedy nie mam nowego dodatku, jak coś, tak więc tak z góry mówię, jakby ktoś się zastanawiał. Premiera jest dzisiaj. Dzisiaj jest premiera, słuchajcie. No tak, słuchajcie. Tak. Dzisiaj zapraszam was po tym odcinku o 19:15 do Nox, bo będę u live'ie, będę na live'ie u Nox i będziemy oglądać sobie nowy dodatek. Jak oczywiście wiecie, po moim kanale ja już znam ten dodatek, ale Nox poprosiła mnie, żebym potowarzyszył jej, jak ona będzie ogarniała nowości w tym dodatku. to kochaj się oczywiście, więc stwierdziłem, jak najbardziej, Nox, jako chodząca Wikipedia Simsów chętnie ci pomogę. Oczywiście żartuję z tą chodzącą Wikipedią Simsów, są osoby, które znacznie więcej, bardziej znają się na Simsach. Więc tak, no. Ale wracając do builda, bo to jest ważniejsze. Ta kapliczka, najpierw chciałem zrobić ją taką troszeczkę bardziej podupadłą, ale w sumie stwierdziłem, nie, Tobiasz, bo znów idziemy w tym kierunku takim creepy, a nie chcemy w tym kierunku creepy iść, tylko chcemy iść w takim kierunku takim zwyczajnym, basically, taki zwyczajny cmentarz i w ogóle i... O Jezus, ja zapomniałem, że to dodałem. A to w sumie nic z tym nie zrobiłem. Ale jest dobrze. Oczywiście później zobaczycie zdjęcia na sam koniec całego builda. Bo pododawałem znacznie więcej roślinności. No to wiecie, tu pododawałem takie main focus pointy, że tak powiem. Czyli takie główne rośliny, główne rzeczy. A poza nagraniem pododawałem resztę. To była taka żmudna robota, wiecie, wrzucanie tych roślinek albo stulem ogarnianie tych skałek, żeby one zasłoniły ten brzydki brązowe skały, które EA stwierdziło, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić, jak będzie się ogarniało teren. No, ale właśnie, w kapliczce tutaj widzicie, stwierdziłem, że zrobimy mały taki jakby był pogrzeb, taki bardzo skromny. W ogóle ta kapliczka jest bardzo skromna i mam wrażenie, że cały ten cmentarz jest taki dość skromny. Taki był mój zamysł. Nie chciałem nic nie wiadomo jakiego robić, bo mogłem zrobić takie cmentarze, jak są, nie wiem, u nas w Polsce popularne, czyli wiecie, ogromny cmentarz w ogóle z jebitnym kościołem na środku i w ogóle, ale po pierwsze kościół nie, a tu jest kapliczka. Kapliczka jest do nie modlenia się, tylko do pożegnania danej osoby. Nie wiem, no. Never mind. Jakby to mi się już tak kojarzy, no. Mimo że nie jestem wierzący, to co jak co, pogrzeby i takie wiecie, to będzie się kojarzyło jednak ze śmiercią. No, nie ma co ukrywać jednak, no nie. No jakieś tutaj świeczki poddawałem. Chciałem dodać Vlada, ale stwierdziłem, nie, przesada. Bardzo w ogóle pomocne są ślubne historie, jeżeli chodzi o takie kapliczki, o takie kościółki w ogóle. No jak widzicie, tutaj na razie uzupełniam zwykłymi nagrobkami całą tą parcelę basically. Później będziemy to nagrobki podmieniać, czy na te ozdobne, które doszły z wampirami, czy na po prostu inne. O, na przykład właśnie teraz podmieniamy na wilkołaki. I tutaj patrzę sobie, wpisałem nagrobek i jak widzicie też nie wszystkie wyskoczyły, więc też byłem bardzo w szoku, że nie wszystkie wyskoczyły, no ale troszeczkę pozamieniałem, później dalej popatrzyłem, poznajdywałem jakieś inne, na przykład znalazłem czego ja znalazłem? Serwo? O nie, serwo tutaj był. Znalazłem chyba skrajny magii, i kot, i psów, kotków, koni, to znalazłem i no, i reszty nie mogłem znaleźć. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, nie mam pojęcia. Coś musiało się ewidentnie zepsuć. To pewnie przez Better Build By i zorganizowany debug, ale no. Już it is what it is. It is what it is. Oczywiście starałem się, na początku były wszystkie bardzo równo, bardzo w jednej linii i w ogóle później postarałem się je troszeczkę poróżnić. O, i teraz robię bardzo fajną rzecz, bo szukam piasku, a właściwie takich kupek ziemi, żeby zrobić takie, wiecie, że świeżo zakopane. To też mi się kojarzy z takimi tymi grobami, więc stwierdziłem, że okej, to zrobimy. Później też wpadłem na pomysł nowy, że przecież są w tym wiejskiej sielance te rzeczy do siania warzyw. które możemy użyć jako takie coś, więc to też tam gdzieś przemieszałem razem z tymi takim kopcem piaskowym. No i oczywiście pododawałem kwiatki, pododawałem jakieś obrazki też, stwierdziłem, że tak porobimy, jakieś tam świeczki, nie świeczki, jakieś tam, wiecie, no nie no, świeczki, no i właśnie tak. O, właśnie dodajemy świeczki. Ogólnie jestem dumny. Wydaje mi się, że bzdurna moja rodzinka nie będzie miała problemu, żeby tutaj sobie leżeć. Prawdopodobnie po prostu później jakby całość będzie w jednej i tej samej rodzinie. Jeżeli chodzi o mnie, o moją prywatną rozgrywkę. Znaczy prywatną, Jezus, co ja tam? Nie jest prywatna rozgrywka, tylko to jest rozgrywka na kanale. Bzdurne Simsy, seria, Tobiasz, come on. Dobrze, że wiesz, jakie masz serię na tym kanale, nie? No. I no, jestem dumny. Mi się podoba. Mi się podoba na tyle, na ile cmentarz może się podobać. Tak jak był, ustalmy to. Tak samo jak widziałem ostatnio TikToka, jakieś w stylu oceniamy, czy miejsca w Polsce mogą być brzydkie i laska mówiła not ugly i na przykład wrzuciło ją na cmentarz, na street view i ona powiedziała not ugly, a ja byłem jak o, cześć Freya, hello. I ona powiedziała, że not ugly, a ja byłem jak czy tak można mówić? Wypada tak? No nie wiem, nie jestem przekonany dalej. Tak więc tak, powoli zbliżamy się do końca. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podoba. Oczywiście będzie w galerii udostępniony. No nie ograniczałem pakietów w tym buildzie. W sumie w żadnym buildzie nie ograniczam pakietów. Nie wiem, no jakby uważam, że skoro mam wszystkie pakiety, to będę korzystał ze wszystkich i przepraszam was bardzo za to. Ale czasami to jest jeden obiekt i jak wejdziecie w galerię, to możecie zobaczyć, jaki to jest obiekt. I teraz zapraszam was do oglądania zdjęć. Jeżeli materiał się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli kanał się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie, aby być z filmami na bieżąco. Kliknijcie też dzwoneczek. Widzimy się na live'ie u Nox i jutro na live'ie u mnie na Twitchu. Buziole, bajo!